Witam Was serdecznie. Był już film o tym, jak podnieść wibracje, a w tym filmie opowiem Wam, jak te wibracje utrzymywać. Jak nie dać ściągnąć się w dół otoczeniu, z którym w swojej codzienności musimy się spotykać, bo przecież pustelnikami nie jesteśmy i w społeczeństwie żyć musimy. W kontakcie z innymi osobami, których dość często intencje, myśli, czyny w naszym kierunku wysyłane nie są zbyt czyste. Najważniejszą kwestią, o której musicie cały czas pamiętać, jest to, że wszyscy i wszystko jest energią, więc Wasza energia jest w ciągłej interakcji z innymi energiami. Następuje wymiana energii, więc jeśli macie kontakt z osobami o niskiej, nieczystej energetyce, to jeśli nie będziecie świadomi tej niewerbalnej komunikacji, to po jakimś czasie Wasz nastrój zacznie się pogarszać. Temat wampirów energetycznych jest powszechnie znany, więc nie będę się w niego zagłębiać. Także tak, Wasze samopoczucie jest Waszym pierwszym i najważniejszym sygnałem, że coś jest nie tak. Bo w całym tym procesie najważniejsza jest świadomość mnie i mojego samopoczucia oraz umiejętność dbania o najwyższe stany uczuciowe, czyli radość przede wszystkim i spokój wewnętrzny. Ponieważ dopiero z tego poziomu jesteście w stanie zauważyć drogę, która poprowadzi Was do tego, czego pragniecie, do zmian, po więcej. A pragnienie więcej w naszym życiu jest całkowicie normalnym stanem i nie powinniśmy mieć żadnych wyrzutów sumienia w związku z tym. To więcej to jest nasz rozwój właśnie, a nasze życie przecież na tym polega. Po to tutaj jesteśmy, aby się rozwijać i czerpać garściami z tego życia. A więc po kolei, jakie są, czy też jakie powinny być nasze codzienne czynności, abyśmy utrzymywali siebie wysoko, w radości i niezmąconym przez nikogo szczęściu. Po pierwsze, rozświetlanie siebie i swoich cząsteczek rano, tuż po przebudzeniu. Film o tym jest już na kanale, medytacja również, także linki w opisie filmu tego znajdziecie. Możecie to zrobić jeszcze leżąc w łóżku, puszczając sobie na przykład naszą medytację lub samemu samej wyobrazić sobie, jak Wasze cząsteczki rozsypują się i łączą się z energią płynącą z góry, która je oczyszcza i rozświetla. Także po zakończeniu tej medytacji możecie poczuć się silniejsi, żywsi, radośniejsi. Lub możecie zrobić to pod prysznicem, wyobrażając sobie, że krople wody są czystą, jasną energią, która opłukuje Wasze cząsteczki i rozświetla je. Po drugie, dobrym rytuałem jest zacząć dzień od medytacji lub słuchania muzyki, która da Wam radość i chęć do działania. Ja osobiście codziennie jadąc do pracy słuchałam tak zwanej muzyki HZ, czyli utworów z odpowiednimi częstotliwościami, które mnie wyciszały, a jednocześnie umacniały mnie we mnie samej. Czułam taką wewnętrzną moc. Ale równie dobrze może to być wszystko to, co da Wam właśnie takiego kopa pozytywnej energii na dzień dobry. Istotne jest, abyście takie utwory oczyścili z energii twórców, ponieważ mogli nie być w czystej energii i tworzyć te utwory z przeróżnymi intencjami. Kolejny krok to ustanowienie artefaktów i węzłów. O tym opowiem więcej, ponieważ jest to temat, którego jeszcze nigdy nie poruszałam, a metody te bardzo mi osobiście pomogły w mojej poprzedniej pracy, w której czułam się już mocno wypalona, zniechęcona i otoczenie też niestety zmieniło się na mniej przyjazne. Myślę, że temat jest znany z wielu z Was, więc i wielu posłuży. Ale pamiętajcie, że metody te możecie zastosować wszędzie, w domu również, a nawet przede wszystkim w domu. Czym są artefakty? Artefakty to każdy talizman, każdy przedmiot, każda rzecz, czy mała, czy duża, czy pokój, czy dom, czy nawet pałac. Może nas zasilać według zapisanych intencji, które trzeba przesłać w dany artefakt i on będzie Was zasilał według przeznaczenia, na przykład obronnego, regenerującego, ściągającego energię danej osoby lub innych osób, bądź promieniujące energią, tak aby funkcjonować we własnej przestrzeni, aby ją wzmocnić.
i ochraniać niczym forteca. To jest po prostu ochrona naszego domu, który odkrywamy każdego dnia w sobie samym, w sobie samej. I tak na przykład, ja w mojej pracy miałam słonika, który jako symbol szczęścia ustawiłam sobie w przestrzeni z intencją, że całe pomieszczenie, w którym się znajduję, wypełnia energia radości i szczęścia. I wyobraziłam sobie, jak najpierw słonik napełnia się tą energią, a następnie ona z niego promieniuje. I szczerze, to zawsze u nas, a siedzieliśmy po 4 osoby przy takich kwadratach z biurek, zawsze u nas było wesoło i radośnie. Kolejnym moim artefaktem były toalety. Nie uwierzycie, tak, toalety. Zakodowałam w przestrzeni swoją intencję, że każdy, kto wchodzi do toalety, myje przecież ręce. Więc niech ta woda będzie od razu oczyszczała ich energetycznie. I za każdym razem, usłyszałam, że drzwi do toalety się otwierają, to napawało mnie to radością. Także jak widzicie, może to być zarówno coś większego, jak toaleta, ale również coś mniejszego, jak słonik. To, co ważne przy tym, jest pamiętanie o działaniu tego przedmiotu, tego artefaktu właśnie w ten sposób. Czyli wyrażamy raz intencję, ale też utrzymujemy jego działanie poprzez pamiętanie, jak działa? Na czym polega fenomen tego działania? Przede wszystkim pozwala nam poczuć, że mamy kontrolę i ochronę przed nieprzyjaznym otoczeniem. Daje nam to moc ignorowania negatywnej energii. Bo wyobraźcie sobie dzieci, które cudownie się bawią, są właśnie w swoim świecie radości i szczęścia i przychodzi rodzic, który usilnie próbuje przerwać tę fantastyczną zabawę. I dzieci najczęściej ignorują wołania na obiad, bo najważniejsza dla nich jest ich radość, ich szczęście i kreacja, której właśnie się poddają. I to jest dokładnie to, co powinniśmy my robić. Czyli być wewnątrz czyści i radośni, niczym dzieci. I ignorować tych, którzy chcą nas od naszej zabawy oderwać, albo mówiąc z punktu widzenia duchowości i praw energetyki, którzy swoimi negatywnymi intencjami lub brudną energią chcą nakarmić się naszą czystą, bo sami przez swoją zaburzoną energetykę czują się źle, a nie znają lepszego i łatwiejszego sposobu, jak zabrać naszą czystą energię. Oczywiście dzieje się to wszystko na poziomie ich nieświadomości, ale za to świadomość działającego mechanizmu macie wy. Dlatego bądźcie świadomi i uważni na to, jak wy się czujecie. I szanujcie swoją energię. Szanujcie siebie i pracę, jaką wkładacie w wasze dobre samopoczucie. To jest pierwsza oznaka kochania siebie. Pamiętajcie również, proszę, że intencje, z jakimi tworzycie artefakty, powinny być czyste i nie powinny mieć za zadanie kontrolowania kogokolwiek. Artefakt powinien pełnić jedną określoną czynność i nie róbcie ich zbyt wiele. Możecie je zasilać własną energią, ale na początku waszego rozwoju odradzam takie działania, ponieważ bardzo szybko poczujecie się wyczerpani. Umiejętne zarządzanie energią wymaga wprawy i pewności w tym, co się robi i regularnej praktyki w zasilaniu jej. Ponieważ wszystko jest w przepływie i nasza energia również, czyli wpływa i wypływa z nas. Więc musicie też regularnie zasilać się energią, byle nie innych osób, bardzo was proszę. Za chwilę na kanale pojawi się kolejny wideoblog z naszymi artefaktami, z których będziecie mogli czerpać energię. Zdradzę wam tylko tajemnicę, że będzie to na przykład drzewo poznania, z którego będziecie mogli sobie zrywać owoce i zasilać się ich energią. Na pewno to odczujecie. Kolejna metoda na ochronę swojej energii to węzły energetyczne, które tym razem tworzycie całkowicie sami od podstaw. Węzły mogą pomagać nam odcinać się od złej energii lub wzmacniać jakąś intencję. Wzmacniać na przykład uzdrawianie, wzmacniać oczyszczanie pomieszczenia. Węzły możecie narysować na papierze lub tak jak ja rysowałam je palcem na dłoni, albo wewnętrznej, albo zewnętrznej stronie.
w szczególności w sytuacjach, w których jako wysoce wrażliwa empatka wyczuwałam niskie wibracje, czyli na przykład ból czy smutek osoby, która wchodziła w moje pole. I w momencie, gdy zaczynałam odczuwać swój spadek emocjonalny podczas rozmowy z kimś, wypowiadałam w myślach intencję odcięcia się od tej energii i palcem rysowałam to, co czułam, że powinnam, jakiś węzeł. Po chwili przychodziła ulga. Czasami rysowałam taki węzeł na kartce papieru i trzymałam jakiś czas w widocznym miejscu, żeby przypominał mi o mojej intencji i jego działaniu. Węzeł może mieć przeróżny kształt, może być częściowo zamalowany. Wszystko tak naprawdę zależy od Waszej kreatywności i Waszej konsekwencji w działaniu. A teraz chciałabym Wam pokazać, jak jedna z naszych klientek z przecudowną kreatywnością i tak energetyczną osobowością, że sama mogłaby być żywym, chodzącym artefaktem, rozsiewającym miłość i radość wszędzie, gdzie się pojawia, stworzyła węzły, które są tak naprawdę mieszanką artefaktu z węzłem. Możecie zobaczyć je na zdjęciach. Zostały one powieszone w takich strategicznych miejscach z intencją, że każdy, kto przekroczy próg, staje się oczyszczony i napełniony pozytywną energią. Metoda działa, jeśli codziennie będziemy sobie o niej przypominać. Tak dokładnie napisała o węzłach. Ale zastosowała również inne artefakty i wkleję Wam teraz fragment naszej rozmowy na komunikatorze. Opowiem Ci pewną historię. Dziś zrobiłam tak, jak mówiłaś. W szatni nad drzwiami wisi aniołek i serduszko. I wyobrażam sobie, że każdy, kto z niej wychodzi, przechodzi przez ścianę złotego pyłu i jest napełniony pozytywną energią. Na sali w mojej pracy pomyślałam, że rozsypię brokat złoty, ale nie mogłam go znaleźć. W oko wpadł mi czosnek granulowany. I się zaczęło. Ludzie życzliwi, uśmiechnięci, dostałam napiwki. Choć dużo pracy, ze spokojem wykonujemy swoje obowiązki. Cudownie. I ostatnim podstawowym krokiem, który powinniście wykonać na koniec dnia, to oczyszczenie siebie albo rozświetlenie, czyli ponownie te same czynności możecie wykonać, które wykonywaliście rano. Podsumowując, kochani, te wszystkie działania są wielowymiarowe. Poczynając od naszej biologicznej struktury, wpływają dobrze na nasz umysł, ponieważ stosowane regularnie pozwalają wytworzyć nowe neurony w naszym mózgu i wprowadzić do naszego życia nowe, zdrowe nawyki. Zakodujemy tym samym w naszym umyśle, że jesteśmy silni, pewni siebie, że kochamy siebie przede wszystkim i że potrafimy zadbać o swój komfort psychiczny. Natomiast na poziomie energetycznym dbamy już zawczasu o naszą energię poprzez budowanie naszej fortecy. Już zawczasu nie pozwalamy na to, aby inni zabierali nam naszą energię. A co więcej, z czasem to my i nasza energia przejmujemy kontrolę nad otoczeniem i wszyscy zaczynają zachowywać się przyjaźnie, bo to Ty wciągasz ich wyżej. Wyzwalasz w nich ich pozytywne strony, a nie oni ściągają Ciebie w dół. Tak działa świadome zarządzanie energią, spowodowana uważnością stawianiem siebie i swojego samopoczucia na pierwszym miejscu, nie krzywdząc przy tym nikogo. Dziecięcej radości w kreatywnym tworzeniu Waszych artefaktów Wam życzę. Do zobaczenia.